Promocja regionu Chojnickiego zaprasza na mecz. Po przerwie w szczelnie wypełnionej hali z Chojnic finał Pucharu Polski sezonu 2005-2006 zespół Holiday Skiba Chojnice w strojach niebieskich i goście Jango Mysłowice w strojach białych. No, 3-2 prowadzi jak do tej pory zespół z Mysłowic, ze Chojnic i składy, w jakich obie ekipy dzisiaj występują. Zespół Holiday Skipa Chojnice z numerem 12, Paweł Sobolewski z numerem 21, Jacek Burglin z numerem 5, Tomasz Bronę z numerem 4, Marek Widzicki z numerem 6, Artur Szanowski z numerem 7, Mariusz Kazimierczak z numerem 8, Krzysztof Jasiński z numerem 25, Piotr Wicek z 10, Andrzej Borowski z numerem 11, Wojciech Pięta z numerem 24, Jakub Oczkowski z numerem 15, Sławomir Suchomski. Trenerem zespołu jest Kwiatkowski Stanisław, asystentem pan Duraj Bogdan, kierownikiem Lipiński Mirosław, lekarz Armada Jarosław i masażysta Duraj Bogdan. Prezesem klubu jest pan Duraj Bogdan. Jango Mysłowice z numerem 12, Paweł Dolęba z numerem 35, Mariusz Machura z numerem 2, Damian Wojta z numerem 4, Łukasz Jagieła z numerem 5, Sławomir Pękala z numerem 6, Paweł Machura z numerem 7, Michał Słonina z numerem 8, Rafał Harazim z numerem 9, Tomasz Kasprzyk 10, Sebastian Strzępa z 11, Dominik Pawlak i 13, Łukasz Towala. Trenerem zespołu jest pan Gerard Juszczak, kierownikiem drużyny Łukasz Cierpioł i masażystą Paweł Larysz. 3-2, znakomita pierwsza część spotkania. No i teraz kontra zespołu z Chojnic. I nie ma, bardzo dobra interwencja bramki, Paweł Dolęba interweniujący, no ale tu znakomita kontra zespołu z Chojnic. 3-2, jak powiedziałem, do przerwy na 0-1 w drugiej minucie dla zespołu z Jango Łukasz Jagieła. W trzeciej minucie na 1-1 Kazimierczak Mariusz wyrównuje, w szóstej minucie na 2-1 wyprowadza zespół z Chojnic Widzicki Marek i w dziewiątej minucie 2-2 Jagieła Łukasz i już minutę później, w dziesiątej na 3-2 Kazimierczak Mariusz odgrywający znakomite dzisiaj to spotkanie w pierwszej części tego meczu. Bardzo dobre spotkanie, jak wspomniałem, godne finału. Miejmy nadzieję, że druga część spotkania nie będzie gorsza od pierwszej, ale miejmy również taką nadzieję, że będzie jeszcze lepsza widowiskiem, które mieliśmy możliwość oglądnięcia do przerwy. Dzisiejsze spotkanie prowadzą sędziowie pan Jacek Ligenza z Lublina i Wróbel Mariusz z Warszawy, sędzia czasowy Marcin Jędrak z Torunia. Dwójka sędziów, pan Jacek Linia Zajblewem, Marcin, są to sędziowie międzynarodowi, którzy prowadzą dzisiejsze zawody finałowe. Wojtas, Kasprzyk, Jagieła, strzelec dwóch bramek. Próbował przedrzeć się Marek Widzicki po lewej stronie boiska. Z numerem 10 Sebastian Trzępa, Damian Wojtas, Jagieło. I bardzo dobra, udana interwencja Jacka Burglina. Bardzo dobrze interweniował, wyszedł na szósty metr, skrócił, zablokował strzał w wykonaniu Damiana Wojtasa. Z boku zespół z Mysłowic. No i słupek gratuje zespół z Mysłowic od utraty bramki. No i znowu nie kto inny jak strzelec dwóch bramek dla zespołu Jango Łukasz Jagieło. No dzisiaj znakomite te spotkanie w wykonaniu tego zawodnika. Dwie sytuacje w pierwszej części spotkania wykorzystane i oczywiście jeszcze mający dwie sytuacje, które minimalnie minęły bramkę zespołu z Chojnic. No i teraz słupek ratujący od utraty bramki zespół z Chojnic. Mysłowice próbują wciągnąć zespół Jango. Faul. Tak, jednak pan sędzia Jacek Ligenza odgwizdał rzut wolny dla zespołu, ale niecelne rozegranie i już piłka na aucie po lewej stronie boiska. Rozpoczną zespół Mysłowic. Wojdas, Strzępa, Jagieła,
Wojtas. Próbują wciągnąć na swoją połowę, ale nie udało się zespołowi Yango wciągnąć zespół Holidayu na swoją połowę. No i droga do finału była Holidayskie Bachonice. W Szczecinie Holidayskie Bachonice pokonał Globek z Chorzów Wielkopolski 2-0. Holidayskie Bach pokonał również 7-3. Zespół Kanglida Gorzów Wielkopolski Holidayskie Bach pokonał Pogoń Szczecin 4-0. W meczu półfinałowym Holidayskie Bachonice pokonał Impuls Siemianowice 6-3 po znakomitym spotkaniu. No a droga zespołu Mysłowic również była bardzo trudna. Pokonał 7 spotkań, 7 zwycięstw i w finale, półfinale Kupczy Kraków uległ siebie właśnie zespołowi. Występując dzisiaj w finale Yango Mysłowice 2-5. Znakomite również to spotkanie i dopiero aż dogrywce wynik do przerwy 1-1, 2-2 końcowe. No i dopiero w dogrywce, jak powiedziałem, 2-5 wygrał zespół z Mysłowic, grający dzisiaj bardzo dobre spotkanie z zespołem z Chojnic. Przypomnę, że zespół z Chojnic grał już w finale. Raz jest to 6. edycja finału Pucharu Polski. Zespół Yango po raz pierwszy. 4-krotnie Puchar Polski zdobył zespół Baustalu Kraków. Raz udało się zespołowi, dzisiaj aktualnemu mistrzowi Polski, Klireksowi Chorzów. No i dzisiaj kto po raz 6. sięgnie po do trofeum, dowiemy się za niespełna 17 minut, jeżeli wynik nie uległ zmianie. Ale dzisiaj, jak powiedziałem, nie ma tutaj meczu rewanżowego. Jest jedno spotkanie i nie może w tym meczu być remisu. Tutaj musi być zespół, który zwycięży dzisiaj, obojętnie czy w regulaminowym czasie, czy w czasie doliczonej gry, dogrywce, czy w rzutach karnych. Na pewno dzisiaj będzie zwycięzca finału Pucharu Polski. Jesteśmy na połowie zespołu z Mysłowic. Bardzo złe rozegranie, niecelne rozegranie. Sebastian Strzępa nie zrozumiał się ze swoimi partnerami i piłka wyszła na aut. Z drugiej strony boiska Jacek, Krzysztof Jasiński, z boku Mariusz Kazimierczak. No i bardzo dobre, mądre zagranie na wrzucenie na strefę boiska zespołu Mysłowic. Faul z pan Jacek Ligenza, prawidłowa decyzja. Dopatrzył się przewinienia zespołu Mysłowic i drugi faul w tej części spotkania. Przypomnę dla tych Państwa, którzy po raz pierwszy może oglądają piłkę halową na antenie Tele 5 Polonii 1, że ale poczekajmy, niczym skoczymy. Mariusz Kazimierczak strzelał czy dogrywał? Trudno powiedzieć, ale Krzysztof Jasiński przy piłce. Tylko on będzie o tym wiedział. Nie zdołał pokonać bramkarza Pawła Dulembę w zespole Yango, który bramkarz sygnalizuje, będzie mieć przerwę w grze, kontuzję. Paweł Dulemba. Już są lekarz i masażysta zespołu Yango przy bramkarzu drużyny. Gości udzielają pomocy. I tutaj Mariusz Kazimierczak, trener Kwiatkowski, prosi swoich podopiecznych, korzystając z przerwy, ma możliwość przekazania wskazówek na dalszą część spotkania. A do co to wcześniej się myśli? Każdy faul, trzeba mieć 5 fauli w danej jednej połowie. Każda połowa, każde spotkanie trwa 2 razy 20 minut. Gdy się już ma 5 faul, każdy kolejny, 6, 7, 8, 9, jest to rzut karny przedłużony, wykonywany z 10 metrów na bramkę przeciwnika. Nieraz się zdarza tak, że właśnie można wygrać tak spotkanie, gdyż jeżeli każdy kolejny faul wykonywany jest rzut karny, wyprowadza się zespół na prowadzenie, ale oczywiście trzeba też i zdobyć tą bramkę, bo przecież w tej bramce też stoi golkiper drużyny przyjezdnej i pewnie niejednokrotnie widziałem różne spotkania, że strzelano na bramkę i każdy jeden strzał został wyłapany przez bramkarza drużyny broniącej. No ale wracamy do gry.
Pękala. No, próbował zaskoczyć, ale niecelne uderzenie. I od bramki rozpocznie Jacek Burglin. Kazimierczak. Broner. Jasiński kapitalnie zagrał do Bronera. Sam na sam był Krzysztof Broner. No mógł, chciał sam zdobyć bramkę, ale przecież w znakomitej sytuacji był Mariusz Kazimierczak. Mariusz Kazimierczak był, gdzie można było do niego pokusić się do dogranie i pewnie no, był w lepszej sytuacji. Czy zdobyłby bramkę? Trudno powiedzieć, ale na pewno był w lepszej sytuacji, można było do niego dograć. No ale zdecydował się Tomasz Broner na indywidualną akcję. Nie udało się. Znakomicie bramkarz drużyny z Wysłowic. No ale to już historia. Mariusz Kazimierczak. Stracił piłkę w środku boiska. Zespół z Wysłowic w kontrataku. Machura źle. I próba zaskoczenia, strzelał na bramkę Rafał Harazim, zablokowany przez Krzysztofa Jasińskiego. Machura Paweł. Oj, niedużo brakowało, noga, wystawiony but Mariusza Kazimierczaka, który skierował piłkę na rzut rożny. No, lepsza gra w tej połowie, chociaż oczywiście dopiero 15 minuta spotkania zespołu z Chojnic. Ale Jan Gomysłowice też stara się nie być biernym. Oddaje strzały na bramkę drużyny gospodarzy. Wojciech Pięta. Piłka na aucie bocznym. Pięta. I faul dla zespołu Yango. Pierwsze przewinienie w tej części spotkania zespołu Holiday Skiba Chojnice. Więc dwa przewinienia po stronie zespołu Yango, jedno po stronie Mysłowic. No, znakomicie chciał się przedrzeć Michał Słonina. Kontra zespołu z Chojnic. Pięta. Widzicki, Broner. No, pan sędzia Jacek Ligenza dostał piłką, ale nic się nie stało, więc rozpoczynamy grę. Pięta, Broner. Kazimierczak. Machura. No, niezrozumienie w szeregach zespołu z Mysłowic. Próbował dograć, ale niestety nie zorientował się. Grając z numerem 6 Michał Słonina i piłka wyszła na boczny aut. Skiba Chojnice. Okazał się z numerem 15 Sławomir Suchomski. Pięta ma. Mariusz Kazimierczak, pięta. Ach, za z poświęceniem zablokowany strzał. Zespół naprawdę bardzo z poświęceniem walczy. Zespół Yango Mysłowic próbuje blokować uderzenie. Tak się nie stało w pierwszej części spotkania. Dwukrotnie został zablokowany strzał zespołu z Mysłowic i piłka znalazła drogę do bramki. Tutaj widać jednak inna gra w obronie zespołu Yango. Poświęceniem rzucił się na parkiet, broniąc dostępu do bramki zespołu z Mysłowic. Mocne uderzenie Sławomira Suchomskiego, zablokowane i piłka na aucie na wysokości pola karnego zespołu Yango. Kazimierczak, Broner. Kazimierczak. Bardzo ładne zgranie, kapitalna akcja, podniesienie piłki do góry i próba zaskoczenia. Wojciech Pięta próbował uderzać, a bardzo dobrze dogrywał mu Sławomir Suchomski tą piłkę
No ale znowu bardzo szczelna obrona zespołu Zmysłowic nie dopuściła do oddania strzału na bramkę zespołu gości. I jeszcze raz z boku. Nie ma, gramy, jest sufit, rzut wolny. Z miejsca kopnięcia piłki w sufit będzie wykonywany rzut wolny w kierunku bramki zespołu Yango Mysłowice. Paweł Machura próbował przechwycić piłkę, nie udało się. Machura, Jagiełło. No i niedużo brakowało i Łukasz Jagiełła. Jedna akcja tego spotkania, która dałaby może prowadzenie tej części dotkania, doprowadzenie do remisu. No bardzo ładna akcja, no ten strzał, nie wiem czy mógłby zaskoczyć bramkarza zespołu gości, no ale niewiele brakowało, to był taki może niezbyt mocny strzał, ale techniczne uderzenie, które mogłoby zaskoczyć dobrze broniącego jak do tej pory Pawła Dolębę, jak również Jacek Bruglin sprawdzają się dzisiaj w tym spotkaniu, broniąc naprawdę w wielu sytuacjach dostępu do własnej bramki. No, próbuje Łukasz Jagiełła i znowu uderza. No, dysponuje mocnym uderzeniem ten zawodnik. Zresztą dzisiaj był już kilkakrotnie, próbował i dał swoje próbki, swoje umiejętności, gdzie niejednokrotnie Jacek Budlin miał problemy z łapaniem. No i Suchomski. Jaj, bardzo wysoko nad bramką. Bardzo ładna, przysłowiowa, szybka kontra, ale bardzo strzał niecelny Sławomira Suchomskiego. Yango Mysłowice i bramka. I 3-3. Bramkę zdobywa z numerem 9 Tomasz Kasprzyk. 3-3. Więc jeden z lepszych zawodników polskiej ligi doprowadza do remisu w tym spotkaniu. 3-3. No, naprawdę wiele jeszcze czasu do zakończenia dzisiejszego spotkania, ale remis nie daje nikomu zwycięstwa w dzisiejszym tym pucharze. Gdyż tak jak powiedziałem, tu musi być zwycięzca. W 29 minucie 3-3. Kasprzyk Tomasz doprowadza do remisu. Suchomski. No, jeżeli w takich sytuacjach się to bardzo jest niedobrze. Bardzo dobrze Krzysztof Jasiński, choć sam mógł się pokusić na oddanie strzału na bramkę drużyny Yango Mysłowice, ale próbował dograć, może nawet i przedobrzył. No i znowu napór, przez chwilę cały czas był napór zespołu z Chojnic, ale bramkę zdobyło Yango Mysłowice. Mariusz Kazimierczak wyprowadza piłkę z własnej połowy. No i piłka dla zespołu Yango. Fauluje. Wojtas. Jasiński, Suchomski, Jasiński. Ale nie można tak czekać. Jeżeli chce się wygrać mecz, druga sytuacja, może w odstępie minuty. Trzeba oddawać strzał na bramkę. No tutaj nikt mu nie krzyknął, że ma zawodnika za plecami, ale no, powinien oddawać to uderzenie na bramkę drużyny Yango. Zablokowane podanie przez Krzysztofa Jasińskiego. Zobaczymy, jak obie ekipy kondycyjnie wytrzymają to spotkanie, bo tempo jest naprawdę znakomite. Pierwszej części spotkania, bardzo dobre tempo jest w tej części spotkania. Zobaczymy, jak zespół Zmysłowic, jak również zespół z Chojnic wytrzymają kondycyjnie to spotkanie. Wojtas. Spokojnie. Próbuje wciągnąć, ale nie dają się zawodnicy z Chojnic. Jasiński.
Kazimierczak. Próba wrzucenia piłki przez Jacka Burglina, ale no nie dało to żadnego efektu, nikogo tam nie było, więc już piłka w posiadaniu zespołu z Yango. Próbuje środkiem takie podanie prostopadłe na zawodnika Słoninę, który nie doszedł do tego podania. Piłkę wypchnęli na boczny aut zawodnicy z Chojnic. Wojtas. Strzępa. Jasiński. Tak jak powiedział Damian Wojtas i Paweł Machura przed spotkaniem. Tanio skóry nie sprzedamy. No i właśnie tak się dzieje. Hendika własnej kali nieraz jednak nie jest do końca. No i kontra. Złowiona piłka. Kontra zespołu Mysłowic. Kazimierczak. Mariusz Worowski otrzymuje żółtą kartkę, grając z numerem 10 w zespole Holiday Skiba Chojnice, gdyż ujął się za kolegą, za Krzysztofem Jacińskim, który reklamował rzut wolny. Sędziowie nie dopatrzyli się tutaj przewinienia i żółta kartka dla Andrzej Worowski z numerem 10 otrzymuje żółtą kartkę od sędziego dzisiejszego tego spotkania, pana Jacka Ligenzy z Lublina. Wojtas. No nie wiem. Brawo, bardzo dobra interwencja. I no i oczywiście bardzo ładne zagranie Michała Słoniny. Zawodnika Łukasza Jagiełło. Próbował ograć jakim podrzuceniem piłki nad nogami Sławomira Słomskiego, ale niestety znakomita interwencja. No, zaostrzyła się teraz sytuacja. 9 minut i 4 sekundy do zakończenia spotkania. Przypomnę wynik do 3-3. O 29 minuty zespół z Mysłowic doprowadził do remisu. Spokojnie od bramki rozpoczynają zawodnicy Yango. Wojtas. Słonina. Nieobstawiony został Paweł Wojtas. Damian Wojtas sam na sam. Nie wykorzystał sytuacji, stuprocentowej sytuacji, ale jak można tak zostawić zawodnika nieobstawionego w środku? Dostrzegł go znakomicie i dograł Słonina. No i Damian Wojtas miał sam na sam, nie strzelając, bramki dla zespołu z Mysłowic. I z boku na wysokości pola karnego rozpoczynają zawodnicy Holiday'a. Rozlega się goręczy doping. Hej, hej, Holiday. Oczywiście potrzebny jest zespołowi, ale inni nie są bierni kibice z Mysłowic, którzy dopingują bardzo gorąco swój zespół dzisiaj w tym meczu. Sędzia pan Marcin Rubel próbuje przesunąć zawodników, którzy nie chcą ustąpić na prawidłową odległość. No i od bramki zespół Yango, Paweł Machura. Kasprzyk. Po dwa przewinienia mają teraz trzecie przewinienie. W tym momencie było przewinienie na zawodniku Łukasza Jagiełło. Trzecie przewinienie, więc trzy przewinienia ma już Holiday Skiba Chojnice. A dwa przewinienia na swym koncie zespół Yango. Osiem minut, 10 sekund do zakończenia tego spotkania. Znakomitego spotkania jak do tej pory.
próba takiego prostopadłego znowu podejnego podania, ale nie miał wsparcia, żeby zagrać tak zwaną klepkę. Wojciech Pięta do zawodnika ze swej drużyny, nikt go nie wsparł w ataku. Ręką zagranie Kasprzyka. I 3 do 3 również w rzutach wolnych. 3 do 3 w bramkach, 3 do 3 w rzutach wolnych w tej połowie, więc robi się to dramatyczne spotkanie. Oby nerwy wytrzymały jednym i drugim zawodnikom, bo naprawdę będą sięgać zenitu z minuty na minutę. Wynik jest remisowy i każdy zespół będzie chciał przechylić swoją na korzyść dzisiejsze to spotkanie, swoją szalę. No więc może i popełniać błędy, ale jeszcze, ja daj Boże, bradnie jakaś bramka dla któregoś z zespołów, wtedy mogą nerwy puścić całkowicie jednemu czy drugiemu zespołowi. Wtedy patrzymy się przewinie, no i oczywiście rzutów karnych. No ale zobaczymy. 7 minut 15 sekund do zakończenia drugiej części spotkania. 3 do 3, Kolidejski Bachojnice, Jan Gomysłowice. Piłka z boku. Tomasz Broner wykonuje, Pięta uderzał, zablokowane uderzenie. Broner, Pięta, Paweł Burglin. No i znowu po raz trzeci bodajże w tej części spotkania. Bardzo niecelne podanie golkipera zespołu z Chojnic. Paweł Machura. No, sytuacja bardzo korzystna dla zespołu z Mysłowic. Michał Słonina miał dograną piłkę od Pawła Machury i nie wykorzystał tego, strzelając bardzo niecelnie nad bramką zespołu z Chojnic. Pięta. Źle. Niezrozumienie w szeregach zespołu z Chojnic. Jango. Lepsza teraz ta gra w wykonaniu zespołu z Mysłowic. Zespół z Chojnic, gdyby jakby brakło mu, może nie sił, ale tych płynnych akcji, bo brakuje płynność, takie akcje są rwane ze strony Holiday'a. Bardziej płynne te akcje wyprowadzone i bardziej groźne zespołu Mysłowic. Teraz źle, bardzo źle dograł Wojtek Pięta, przechwycił to Paweł Machura. Próbował na niego tak naszczelić tą piłkę, no brakło troszeczkę. I piłka stała, wpadła w posiadanie zespołu z Chojnic. Kazimierczak. Broner. Jasiński. Faul jest około 6 metrów do bramki. Faulowany Krzysztof Jasiński. Faulowany i sędzia, pan Jacek Ligenza, pokazuje, że rzut wolny i czwarty rzut wolny. Chodź do zakończenia spotkania, 5 minut 50 sekund. Czwarte przeminienie po stronie zespołu Jango Mysłowice, 3 przewinienia po stronie zespołu Mysłowic. Gorąco na ławce zespołu Jango Mysłowice upomina pan sędzia Wróbel, trenera zespołu z Mysłowic, Mariusz Kazimierczak. Atomowe uderzenie, bardzo mocne, ale bardzo dobra interwencja golkipera zespołu Mysłowic. Znakomite spotkanie Mariusza Kazimierczaka, ale sam tego spotkania nie wygra. Musi mieć wsparcie. Ale Paweł Machura kapitalnie ograł dwóch zawodników i został sam na sam z bramkarzem zespołu. No i tylko szczęście uratowało w tym momencie zespół Chojnic, gdyż niecelny strzał, może minimalnie, może nie wiem, tam mogło być około, może nie więcej jak pół metra od bramki. I kontra zespołu z Chojnic niecelnie i już grają. Ręka sędzia, pan Wróbel, pokazuje na zagranie ręką zawodnika Michała Słoniny i piłka wraca do połowy boiska dla zespołu Chojnic. Broner, piąte przewinienie, kolejne już teraz przewinienie zespołu
Yango będzie karany rzutem karnym. Muszą bardzo uważać. Ponad 5 minut grać bez faulu. Muszą teraz zespół z Mysłowic. Czy ta sztuka się uda? Trudno powiedzieć. Ja już mówiłem, że nieraz grało się na Edi. Reprezentacja Polski grała 14 minut. Kasprzyk i piłka z autu dla zespołu Yango. Bardzo dobrze Tomasz Kasprzyk przytrzymał ją przy bocznej linii boiska. Wypchnął ją Krzysztof Jasiński na aut z boku i z boku rozpoczną. I znowu to bardzo mocne uderzenie tego, który zawodnika, który zdobył, Łukasz Jagiełła z numerem 4 w zespole Zmysłowic. Próbował strzelać czy dogrywać, no niewiele brakowało w każdym razie, ale to już po akcji jest. Wojciech Pięta. Jasiński. Niezrozumienie w szeregach zespołu Zmysłowic. Damian Wojta z głową wypija na boczny aut bramkowy i z rzutu rożnego rozpoczną zespół z Chojnic. Zablokowane uderzenie. Kasprzyk, Pięta. I rzut karny. Rzut karny dla zespołu. I Tomasz Kasprzyk zostanie ukarany czerwoną kartką w tym spotkaniu. Tomasz Kasprzyk ukarany rzutem karnym w tym spotkaniu za faul na zawodniku. Bardzo nieładne zachowanie zawodnika z numerem 4, Łukasz Jagiełło. No niedobrze, niepotrzebnie zrobiło się tak gorąco. No, rzut karny, ale to jeszcze nie bramka. Jest czerwona kartka, jest dwie żółte kartki w tej sytuacji. 4 minuty 39 sekund do zakończenia tego spotkania. Nerwy puściły zawodnikom Zmysłowic. Naprawdę znakomicie przebiegało to spotkanie w kulturalnej, sportowej atmosferze. I teraz wykonawcą tego rzutu karnego Wojciech Pięta. Wojciech Pięta będzie wykonawcą rzutu karnego dla zespołu z Chojnic. No i nerwy po stronie bramkarza, nerwy po stronie wykonującego. Zobaczymy, kto tą próbę nerwu wytrzyma. Wojciech Pięta, Paweł Dolęba. Nie ma bramki. Paweł Dolęba broni. Broni rzut karny i 3 do 3 na tablicy świetlnej. Do tej pory nie zmienił się wynik po wykonaniu rzutu karnego przez zespół z Chojnic. No, dramaturgia tego spotkania sięga zenitu. Sięga zenitu. No, nikt się nie spodziewał tak dramatycznego dzisiaj spotkania. Każdy wiedział, że to spotkanie będzie emocjonujące, będzie bardzo ciekawe, ale tyle emocji, które dostarcza dzisiaj finał Pucharu Polski. Holiday Skiba Chojnice, Yango Mysłowice, nikt się spodziewał. 3 do 3. Czerwoną kartką opuszczał plac gry za faul Tomasz Kasprzyk. I zespół z Chojnic miał swoje 5 minut, można powiedzieć, czy nawet minutę. Wykonywał rzut karny, którego nie wykorzystał. Zobaczymy, czy teraz potrafią to wykorzystać. Grają jednego zawodnika więcej. Kazimierczak, Wiedzicki, Pięta, Jasiński w zamku hokejowym i wyszli z tą piłką na aut boczny. 4 minuty 12 sekund do zakończenia spotkania. Kazimierczak. W osłabieniu grają zawodnicy Yango.
Czysto nagrana piłka. Dwoi się i troi golkiper zespołu Yango. No, zobaczymy jak ze zawodnicy. Gorący doping jedny i drugi. W osłabieniu gra zespół, przypomnę, Zmysłowic. Pięta. Jasiński, Kazimierczak, Pięta, Widzicki. Taka czwórka wysygnowana przez trenera Kwiatkowskiego na ostatnie minuty. Niecelnie i bronią się zawodnicy i szybkie zmiany w zespole Mysłowi. 3 minuty 17 sekund. Dramaturgia pełna. Widzicki. I broni Dolęba. Paweł Dolęba obronił rzut karny w dramatycznym momencie. 3 minuty i 1 sekunda do zakończenia tego spotkania, ale już 2 minuty w osłabieniu, już w pełnych składach. Oczywiście już na boisko nie zobaczymy Tomasza Kaszczyka, ale już gramy 4 na 4 oczywiście plus bramkarze z obu stron. Mariusz Kazimierczak, niecelnie, Mahura. No i cudowna interwencja Pawła Jacek Burlin, ale no mógł zdobyć bramkę Łukasz Jagiełło, gdyż tutaj każdy błąd może kosztować tutaj utratę pierwszego miejsca, uprawionego Pucharu Polski dla jednej i dla drugiej. Pięta, Jasiński, Kazimierczak, bramka! Jest bramka dla zespołu Skojnic. 2 minuty 37 sekund do zakończenia spotkania i bramkę zdobywa Mariusz Kazimierczak. Jest to jego trzecia bramka w tym spotkaniu. Kapitalna akcja zespołu Skojnic i na 2 minuty 37 sekund przed zakończeniem tego spotkania zespół Skojnic prowadzi jedną bramką po szale Kazimierczaka Mariusza. Ale to nie koniec. Na pewno teraz rzucą się do ataku zespół zawodnicy Yango. To właśnie robią. Damian Wojtas. Dwoi się i troi. Czas dla zespołu Skojnic. Pan trener Kwiatkowski Stanisław poprosił o przerwę dla swojego zespołu, gdyż pewnie trzeba teraz uspokoić, dać chwilę nawet odpocząć zawodnikom z Mysłowic, jak również Skojnic, gdyż dostało 2 minuty 17 sekund. Szósty faul ma na swym koncie zespół Yango. Każdy kolejny będzie przedłużony rzutem karnym. No, jest dobra sytuacja dla jednego zespołu Holiday Skiba Chojnice, ale to jeszcze nie koniec tego spotkania. Na pewno i trener Gerard Juszczak coś będzie chciał wymyślić. Może minutę, może półtorej. Ściągnie bramkarza, pewnie tak przypuszczam, żeby doprowadzić do remisu. Zobaczymy. 2 minuty 17 sekund, naprawdę mecz godny finału. Pierwsza część spotkania znakomita, druga jeszcze lepsza. No, mieliśmy tutaj sytuację w kalejdoskopie. Mogli zdobyć bramkę zawodnicy Yango, mogli również zdobyć bramkę zawodnicy Skiby Chojnice. No, mecz jeszcze się nie rozstrzygnął. Powtarzam, w tym meczu nie będzie remisu, w tym meczu nie może być. To nie ma drugiego meczu, to jest jeden mecz, który dzisiaj rozstrzygnie, kto zdobędzie Puchar Polski sezonu 2005-2006. Kazimierczak, Widzicki. Pał. Tak jest i słuszna decyzja pana sędziego Jacka Ligenzy. No i ten, co strzelił dwie bramki, pewnie będzie wykonywał rzut wolny. Łukasz Jagiełło. Dwie bramki w tym spotkaniu jego. 2 minuty 9 sekund do zakończenia. Każda sekunda, każda sytuacja tutaj będzie zagrożeniem. Teraz jak i dla jednych, jak i dla drugich. Tomasz Jagiełło uderza. Ale piłka odbita przez Marka Widzickiego wychodzi na rzut rożny. Z rogu rozpocznie Damian Wojtas. Paweł Mahura zablokowany. Broner. I kontra Yango.
I piłka dla Chojnic z boku. Widzicki chyba rozpocznie z boku, tak. Tak jest. Marek Widzicki rozpoczyna z boku. Damian Wojtas. Znakomite jego dzisiaj też spotkanie. Znakomita forma przez cały sezon. Łukasz Jagiełła. Pogubił się, ale... Łukasz Jagiełło próbował przeszedć się na pole karne zespołu z Chojnic. Minuta 36 sekund. Będę powtarzał coraz częściej. Spoglądał na czas, jak i pewnie wszyscy kibice w hali, jak i również zawodnicy jednej i drugiej ekipy, bo czas nieubłaganie biegnie. Bramka nie ma, nie ma, ale sytuację miał Michał Słonina. Nie wykorzystał. Na nieszczęście zespołu Yango, a na szczęście dla zespołu z Chojnic. Paweł Machura i znakomite przechwycenie piłki przez Mariusza Widzickiego. Marek Widzicki, Wojciech Pięta próbował wziąć i piłka z boku dla zespołu Holiday. Minuta 9 sekund. Przypomnę, że zespół Yango nie może faulować. Każdy jego kolejny, jakby tutaj był faul, będzie wykonywany rzut karny. Michał Słonina, Machura, Wojciech Pięta. I ostatnie 55 sekund tego dramatycznego spotkania. Publiczność stała, my musimy stać, nie widzimy tamtej strefy boiska. Gorący doping zespołu na stojąco, 46 sekund do zakończenia tego spotkania i z boku rozpoczną zawodnicy Holiday Skiba Chojnice, którzy chcą zdobyć upragniony puchar, jak również Puchar Polski, jak również zespół Yango z Mysłowic. Broner. Nie wyszła piłka, pan sędzia Ligenza pokazał, aby grać. Bramkarz włączył się na piątego zawodnika w pole karne. Będą chcieli teraz prowadzić piłkę zawodnicy Yango. Próbuje do boku, znakomite przegranie. I Mariusz Kazimierczak, nie kto inny jak Mariusz Kazimierczak, próbuje do końca, 12 sekund. I ukarany zawodnik z numerem 7 w Yango Mysłowice, Michał Słonina, żółtą kartką przez sędziego tego spotkania, pana Jacka Ligenzę z Lublina. 12 sekund do zakończenia tego spotkania. Piłka na polu karnym zespołu, na polu karnym, przepraszam, na wysokości pola karnego zespołu z Mysłowic. No, rzut karny przedłużony, bo jest faul. To, co powiedziałem, każdy faul kolejny będzie wykonywany. Rzut karny przedłużony. I właśnie jesteśmy świadkami tego przedłużonego rzutu karnego. Wykonywał go będzie z numerem 6 Artur Szanowski. Kto będzie w tym pojedynku lepszy? Artur Szanowski czy Paweł Dulemba? Nie trafia. Drugi rzut karny, niewykorzystany w tym spotkaniu. 9 sekund do zakończenia tego spotkania. Paweł Dulemba włącza się do gry. Jest piłka na rzucie rożnym. 5 sekund do zakończenia tego spotkania. Publiczność ogląda to spotkanie już na stojąco. Tu już końcowe sekundy do syreny, która zakończyłaby to spotkanie, ale jeszcze to jest 5 sekund, to jest bardzo dużo czasu, bardzo dużo czasu. Próbują wrzucić tą piłkę i znowu piłka wychodzi, sekundę zyskał tutaj Holiday Skiba Chojnice. 4 sekundy do zakończenia tego spotkania. Do bramkarza, do rozegrania i chyba już nic nie odbierze Pucharu Polski. Szala oszalała. Proszę popatrzeć. Holiday Skiba Chojnice zdobywcą Pucharu Polski.
sezonie 2005-2006. Znakomita radość zespołu. Bogdan Duraj, prezes klubu, razem z zespołem, sponsorzy, trenerzy, działacze, wszyscy zawodnicy, którzy walczyli, a była bardzo trudna droga dojść do finału, ale przez wspaniały finał dzisiejszego finału, naprawdę można powiedzieć, że ten mecz zasługiwał na finał. Dwie najlepsze jedenastki w tym sezonie spotkały się w tym finale. I przypomnę Państwu, jak wyglądało. 3-2 do pierwszej części spotkania prowadził Skolidejski Bachojnice. W drugiej minucie tego spotkania na 0-1 Jagiełło Łukasz. W trzeciej minucie na 1-1 Kazimierczak Mariusz. W szóstej minucie na 2-1 dla Holidejskiej Bachojnice podwyższa Wodzicki Marek. Dziewiąta minuta, 2-2 Jagiełło Łukasz doprowadza do remisu. W dziesiątej minucie 3-2 Kazimierczak Mariusz wyprowadza zespół z Chojnic na prowadzenie. I tak się kończy pierwsza część spotkania. W 29 minucie na 3-3 Kasprzyk Tomasz doprowadza do remisu i w 37 minucie 4-3 Kazimierczak Mariusz daje to zwycięstwo w dzisiejszym tym spotkaniu, ale proszę zwrócić uwagę jedną. Naprawdę cudowne spotkanie, prowadzone fair play, gra bardzo dobra i trzeba powiedzieć, że oba zespoły zasłużyły na ten finał. Proszę popatrzeć, jak kibice w Chojnicach nad komplet publiczności dziękuję wszystkim zawodnikom za udział w dzisiejszym finale i tą grę.